Dzień dobry, Jan Piątkiewicz, Bike Show CC, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zimowy Mix i dzisiaj znowu idziemy na rower w temperaturach niesprzyjających rowerowaniu normalnego człowieka i porozmawiamy sobie na kilka tematów, między innymi jak się różni jazda na okrągłym blacie od blatu owalnego, czyli jak się przechodzi z jednego na drugi, kiedy w dwóch rowerach macie dwa różne blaty, będzie trochę o okularach, o kleja, no i może coś jeszcze przyjdzie do głowy. Lecimy na rower. Godzinkę trzeba pokręcić, bo pamiętajcie, każdy dzień na rowerze, nawet najbardziej wkurzający, jest lepszy niż dzień bez roweru. Słuchajcie, zacznijmy sobie od tych blatów. Tak się składa, że w praktycznie wszystkich, nazwijmy to, normalnych rowerach mam blaty owalne, czyli w szosie mam owale Absolute Blacka, w gravelu mam owala Garbaruka, natomiast w singlu z oczywistych względów owala mieć nie mogę, a jeśli nie wiesz, jakie to oczywiste względy, to wyobraź sobie, że w singlu masz na stałe napięty łańcuch, który pracuje cały czas w jednej linii. Więc wyobraź sobie, co by było, gdyby blat nie był okrągły, tylko owalny i co chwilę zmieniał napięcie tego łańcucha. Jak już widzicie, w singlu, przynajmniej w takim singlu, gdzie nie mam napinacza, muszę mieć blat okrągły, chociaż nie ukrywam, że jednym z elementów tego, co bym dzisiaj zmienił, jakbym budował zimówkę, byłoby zastosowanie właśnie roweru nie z poziomymi hakami, a właśnie z napinaczem, nawet zrobionym ze starej przerzutki, żeby móc sobie stosować owalny blat. Bo prawda jest taka, że jeżeli już jeździcie na owalu, to te przesiadki są irytujące, zwłaszcza jeżeli jeździcie codziennie na innym rowerze. Bo prawda jest taka, że nasz mózg tak działa, że jak sobie wsiądziecie na rower z owalnym blatem, ze zwykłego blatu, to po 10-15 minutach jazdy czujecie ten owalny blat jak normalny blat. Czyli w ogóle nie zwracacie uwagi na to, że jest trochę inny rozkład pracy tego łańcucha i że jednak są takie zmienione te punkty, w których jest to przekazywanie mocy. I po 10-15 minutach blat owalny staje się dla Was blatem okrągłym. Natomiast wtedy dzieje się śmieszne zjawisko, bo ponieważ kiedy przesiadacie się znowu na zwykły, okrągły blat, to dla Waszego mózgu dziwnym blatem jest ten blat okrągły i mamy dokładnie takie samo uczucie. Słuchajcie, pewnie dla paru osób to jest niepojęte, jak to jest możliwe, że blat, który jest zwykłym okrągłym blatem, którym jeździmy całe życie, który wiemy jak działa, może być dla nas dziwny. Ale nasz mózg tak działa, że jeżeli przyzwyczajimy się do jakiegoś innego ruchu, to przejście do ruchu, który nawet przez długi czas był standardowy, powoduje takie poczucie, że jest trochę inaczej. I powiem Wam, że nie jest to duży problem, natomiast jest to na początku trochę denerwujące, więc posiadanie w dwóch różnych rowerach dwóch różnych blatów, czyli owala i blatu zwykłego, okrągłego, jest po prostu irytujące. Nie powiedziałbym, że z tego powodu dzieje się coś złego, natomiast jest to na tyle wkurzające, że wolałbym tego uniknąć. No i słuchajcie, obecnie nie jest to jakiś wielki problem, ponieważ jeżdżę praktycznie większość czasu na singlu, czyli dzień po dniu, te 3-4 razy w tygodniu wsiadam właśnie na singla i nie przesiadam się na inny rower. Natomiast tak jak część z Was pewnie wie, ja tego roweru też używam w ciągu roku jako roweru po prostu do miasta, którym sobie śmigam po mieście. No i siłą rzeczy są takie dni, gdzie sobie wyjeżdżam na jakiś trening czy na dłuższą trasę rowerem normalnym, czyli szosą czy gravelem właśnie z blatem owalnym. No a potem na przykład jadę coś załatwić na mieście tym rowerem z blatem okrągłym. Jest to naprawdę na początku nieprzyjemne, więc słuchajcie, jeżeli tylko macie taką możliwość, żeby uniknąć takiej sytuacji, czyli decydujecie się już, żeby mieć owala, to warto mieć blat owalny w każdym rowerze, albo po prostu jeździć tylko na owalu, a nie męczyć się z przesiadkami między blatami. A jeżeli słuchajcie, ciekawi Was sam temat, po co w ogóle owal, to oczywiście zachęcam do obejrzenia na kanale filmów o owalnych blatach, bo powiedziałem już o nich chyba wszystko. Ja po ponad roku jazdy na owalach jestem do nich bardzo przyzwyczajony, uważam, że mają dla mnie mnóstwo zalet. To nie są zalety, które sprawiają, że jazda na tym rowerze z owalem jest szybsza, czy jest jakoś radykalnie lepsza, ale są pewne niuanse, które w moim przypadku mi odpowiadają i sprawiają, że mi się po prostu z tego typu blatem jeździ lepiej, więc nie powiem Wam, że owal zmieni Wasze życie, natomiast obejrzyjcie sobie te filmy o owalach, to zobaczycie, jakie plusy z tego mogą wynikać. No i wtedy być może sami przetestujcie, czy to dla Was jest dobre, bo w praktyce może się tak okazać, że dla dużej części z Was albo dla wielu to wcale dobre nie będzie i mogą to być zmarnowane pieniądze. Więc owal to jest temat, który pewnej grupie osób sprawi, że będzie naprawdę fajnie, a dla części będzie kompletnie bezsensowny. Więc nie jest to dla mnie temat zupełnie rozstrzygnięty. Thank you.
Słuchajcie, to jest jeden z fenomenów krakowskości, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, czyli stopień wodny przy torze kajakowym na Kolnej. Przez kilkanaście lat czekaliśmy, żeby ktoś do kładki zrobił asfalt. No i zrobiono w tym roku ten piękny asfaltowy wjazd, tylko że kończy on się tutaj, a dalej jest shooter. I po drugiej stronie dokładnie to samo, tylko jeszcze gorzej. Po drugiej stronie ten shooter jest naprawdę dramatyczny, z kamieniami i w ogóle na rowerze czasowym pewnie dla niejednego posiadacza karbonowych kół są to niezłe nerwy, żeby tam wjechać. Dlaczego? Nie wiem sam. Słuchajcie, a propos tego, co ostatnio Tomek mówił o ścieżkach rowerowych, że jesteśmy gorąco za tym, żeby wykorzystywać ścieżki rowerowe tam, gdzie można i nie jeździć po ulicach, natomiast to zawsze ma dwie strony medalu, czyli to też jest trochę apel do osób, które te ścieżki budują i projektują i też osób, które na rowerach nie jeżdżą, żeby te drogi dla rowerów były drogami dla rowerów, żeby nie biegały po nich dzieciaki, żeby nie wyprowadzać na nie psów, które z smyczami gdzieś zagradzają te ścieżki i po prostu myśleć o tym, żeby to była droga dla rowerów. A żeby nie było tak, że wielu spośród nas często bezpieczniej czuje się na ulicy niż na drodze, która ma być w teorii stworzona dla rowerów. Bo na ulicy, przynajmniej w teorii, mamy prawo przypuszczać, że każdy, kto się tam porusza, ma prawo jazdy. Czy przynajmniej w teorii wie, jak się po takiej drodze bezpiecznie poruszać, a na ścieżce dla rowerów może się wydarzyć wszystko. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jak człowiek sobie idzie na rowerze w takie piękne zimowe dni jak dzisiaj, to myśli, że naprawdę niesamowite są możliwości, jeżeli chodzi o chociażby ciuchy, które nam umożliwiają komfortową jazdę w takich warunkach. I to jest taki trochę znak czasów, że kiedyś trzeba było po prostu bardzo, bardzo, bardzo chcieć, żeby w zimie na rowerze jeździć i żeby po prostu dawać radę. Dzisiaj też trzeba chcieć, ale z drugiej strony, jeżeli już się chce i ma się jakieś tam możliwości finansowe, to faktycznie ilość możliwości, które na rynku są, żeby dobrze się ubrać na ten rower jesienią czy zimą, są naprawdę niesamowite. Tylko moim zdaniem w tym wszystkim dalej najważniejsze są mimo wszystko chęci. I to jest taki w sumie, myślę, że ważny element porad związanych z zakupami zimowych i jesiennych ciuchów, że tak naprawdę, jeżeli to lubisz, jeżeli lubisz jeździć na rowerze jesienią i zimą, to każda z tych złotówek, które mądrze wydacie na różne rowerowe akcesoria jesienne i zimowe, wam się przyda i sprawi, że to, co lubicie robić, będziecie robić po prostu bardziej komfortowo. Natomiast jeżeli wam się nie chce, jeżeli i tak tego nie lubicie, bo zimno, bo ślisko, bo tak naprawdę szukacie tylko pretekstu, żeby zostać na kanapie, to będą te pieniądze wywalone w błoto, bo wydacie kupę kasy na rzeczy, których naprawdę nie będziecie potrzebować i one nic nie zmienią. To jest zgodnie z taką, myślę, że ważną życiową zasadą, że ludzie w życiu dzielą się na tych, którzy nie mają pieniędzy na swoje pomysły i takich, którzy nie mają pomysłów i motywacji, żeby zrobić coś z pieniędzmi, które mają. I wydaje mi się, że jeżeli wam się bardzo nie chce, jeżeli nie macie tak naprawdę ochoty się zmęczyć, zmarznąć i po prostu poczuć to, co się czuje jeżdżąc na rowerze zimą, to ciuchy nic nie zmienią. Ale tak czy siak, słuchajcie, mam takie do was pytanie. Co dla was jest najbardziej denerwujące w jeżdżeniu na rowerze zimą? Co was najbardziej wkurza? Czy ubieranie się, czy wychodzenie dłuższe, czy czyszczenie potem tego roweru? Co dla was jest najbardziej denerwujące, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze zimą? Napiszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawy, co dla tych, którzy ciągle jeżdżą, jest najbardziej problematyczne w tym okresie. I wiem, że słychać autostrady, ale tu jest ładnie, więc chciałem tutaj nagrać, bo fajnie światło wychodzi i nie wieje, więc coś za coś. Albo wieje i nie słychać, bo wieje, albo jest ruch samochodów i słychać szum samochodów. A dzisiaj jest 0 stopni, jest mróz, więc znowu nagrywam dla was w rękawiczkach, więc nie wziąłem aparatu, więc iPhone rządzi. No i słuchajcie, co z tego, że mroźno, jak takie widoczki w samym Krakowie. Taka pogoda, takie światło, no naprawdę byłoby grzechem siedzieć w domu, mimo tego, że jest zimno. No i słuchajcie, w takich optymistycznych okolicznościach, zarówno przyrodniczych, jak i jeżeli chodzi o kontekst, kończymy dzisiejszy odcinek. Jest w ogóle totalnie epicko, bo tam jest sarna, która się gdzieś wypasa na łące. Właśnie chyba nas usłyszała, jak powiedziałem sarna, siema sarna. Więc cóż, słoneczko świeci, jest około 0 stopni, ale jest mega przyjemnie, jest ładnie. Jesteśmy prawie w centrum miasta. I ja wam, kochani, życzę jak najwięcej tego typu dni, tej zimy, jak najwięcej okazji, żeby przewietrzyć głowę, żeby robić to, co lubicie. No i cóż, widzimy się gdzieś w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji Bike Show i zostawieniu łapki w górę, bo dla nas to bardzo, bardzo ważne, żeby ten kanał się rozwijał. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej. Słuchajcie, też sobie trzeba pewną rzecz jasno powiedzieć, że nie ma kolarstwa i kolarstwa szosowego, oczywiście w szczególności, bez jazdy po drogach. I to są rzeczy, które
takiej kolarskiej Europie, czyli w krajach, w których kolarstwo jest od zawsze, ze wszystkim na południu czy w górach, to jest to coś oczywistego i absolutnie miejmy nadzieję, że nikt nigdy nie wpadnie na taki pomysł, żeby wywalić kolarzy z dróg, albo z drugiej strony, żeby też po prostu cały świat jeszcze bardziej zapchać kolejnymi betonowymi drogami, tym razem rowerowymi. Myślę, że tutaj trzeba znaleźć złoty środek. Czy ja w ogóle jestem za tym, żeby świat zmierzał w taką stronę, w której będzie coraz więcej dobrych dróg szybkiego ruchu, rozwiniętej sieci kolejowej, czyli takich połączeń, które pozwolą się z jednej strony samochodem szybko dostać z punktu A do punktu B, dostać się szybko pociągiem z punktu A do punktu B, a te drogi takie bardziej lokalne będą dobrej jakości, ale absolutnie nie będzie tam nikt zwiększał limitów prędkości, bo nie o to chodzi. To też nie o to chodzi, żeby jeździć rowerem po drodze krajowej i tym podobne pomysły realizować, ale są drogi, na których jestem przekonany, świetnie da się pogodzić istnienie kolarzy i samochodziarzy. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, akurat na tym kanale temat motoryzacji jest nam szczególnie bliski, bo dobrze wiecie, że i ja, i Tomek za petrolheadów się uważamy i samochody to dla nas coś bardzo ważnego, więc akurat na tym kanale nigdy nie będzie budowania podziałów kolarz-kierowca. Natomiast tak jak mówię, kolarstwo i ulice, i drogi, i szosy to jest coś nierozerwalnie związanego, więc mam nadzieję, że to będzie szło w tę stronę, że drogi rowerowe jak najbardziej, ale też koegzystencja na drogach publicznych być musi, bo bez tego mnóstwo byśmy stracili.